Witam was, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Xazax i po raz kolejny zaczynamy króciutki poradnik, który już będzie się tyczył bardziej sezonu szóstego niż piątego, ale oczywiście bardzo, bardzo się przyda. Słuchajcie, w sezonie szóstym, w ogóle w patchu 2.4.1 dostaniemy nowego goblina, słuchajcie. I ten goblin będzie dropił przeróżnego rodzaju transmogryfikacje, pety i różne kosmetyczne rzeczy. Ja jeszcze na niego nie trafiłem, bo w ogóle praktycznie nie biegam po tym trybie przygodowym, ale chciałbym wam pokazać najfajniejszą ścieżkę do znajdywania goblinów w ogóle. Słuchajcie, jest kilka lokacji, które powtarzając w kółko, mamy jakby największą szansę na natrafienie goblina. Najbardziej efektywne szukanie goblina, po prostu. Słuchajcie, kiedyś w pierwszym sezonie były to te jaskinie pająków. Jednakże teraz jaskinie pająków zostały po prostu bardziej zrandomizowane. Po którymś z patchu, już nie pamiętam dokładnie po którym, zostały zmienione wiele lokacji na bardziej, po prostu było więcej tych zestawów części tego podziemia dołożonych i teraz nie było dwóch rodzajów na dzień dobry, tylko teraz jest więcej tych rodzajów i już tak to teraz nie wygląda. Niestety musimy goblina szukać w inny sposób, aczkolwiek troszeczkę bardziej ciekawy moim zdaniem. Słuchajcie, najlepiej ubrać się w zestaw jakiś do farmienia. Na przykład ja tutaj mam, to nie jest może zestaw do farmienia, który teraz mam na sobie, ale jest to, są po prostu cały set marudera, wszystko jest z marudera, pięknie, ładnie, oprócz dwóch kusz, bo kusze to są, to jest set danety. I jak spotykam goblina, albo jak coś mi stoi na drodze, szybko sobie wrzucam mantykorę i bombardiera. Słuchajcie, pierwszą lokacją, jaką odwiedzam na dzień dobry, jest rdzenia Read. Jest to jedna z najkrótszych lokacji. Jest to lokacja, w której goblin bardzo często się znajduje. Chodzi tutaj głównie o to, o, weźmy sobie chyżości. A tutaj mogę, dzięki tym danetom mogę się przemieszczać. Słuchajcie, nie bijemy żadnych potworków. Nie jest to nam w ogóle potrzebne do niczego. Ostatecznie, w najgorszym przypadku bijemy dopiero na samym końcu, żeby się w ogóle teleportować. Okej, tu mamy elitkę jakąś, nie ma goblina. Słuchajcie, kiedy szukacie goblina, nie chcecie słuchać muzyki, tylko chcecie słuchać dźwięków z gry. Dlaczego wziąłem teleport? Nie wiem, chyba z przyzwyczajenia. Powinienem wziąć mapkę i po prostu się teleportować, ale czasem te znajdywanie mapki, znajdywanie kolejnej lokacji na mapie trwa na tyle długo, że potrafi nas jakiś potworek dziabnąć, nam przeszkodzić. Kolejną lokacją, którą będziemy sprawdzać, już jest w akcie pierwszym, reszta też jest zresztą w akcie pierwszym. Jest to, słuchajcie, do starych ruin się udajemy. I tutaj po drodze najprawdopodobniej goblina nie spotkamy, ale udamy się do lokacji, w której goblin jest bardzo często. I wydaje mi się, że podczas pokazywania wam tego filmu, podczas przebiegania przez te lokacje wszystkie, na jakiegoś się natrafimy. Jeśli nie, no to jest czysty pech. Ja przeważnie, jak farmię tego goblina, to na jednej z tych lokacji jest goblin, a czasami nawet na dwóch. A całość trwa no nie więcej niż 20 minut. Tak więc jeden goblin na 20 minut, szczególnie kiedy szukamy tego... Szczególnie kiedy szukamy tego nowego goblina, no to mi się wydaje, że całkiem spoko. Plotki głoszą, że tego nowego goblina można spotkać tylko i wyłącznie w trybie sezonowym. Dobra, tu już ich nie ma. Przeskakujemy sobie lokację wyżej, żeby nie musieć się bić. I idziemy. Butwiejący las to jest taka bardzo, bardzo alternatywna sprawa, ale ja zawsze tam zaglądam, bo jest to lokacja, w której naprawdę wiele razy trafiłem na goblina. Nie bijemy się oczywiście, tylko tutaj znowu jest taki problem, że tutaj ciężko uciec z tej lokacji bez bitwy. To nie chodzi o to, że nie damy rady się tu bić, czy coś w tym stylu. Chodzi o to, że... Ej, panowie, kurde, chyba się zamuliłem i kilka razy w jednym miejscu przeskoczyłem. Chodzi o to, że po prostu spowalnia nas, a tego nie chcemy. Chcemy płynnego przechodzenia między lokacjami. O, i proszę, jest goblin.
A i niestety diamentowy nawet go nie ruszam, bo nie ma po co. Jak widzicie, jednego goblina mamy. On nam tych nowych rzeczy nie wyrzuci. I udamy się na dziedzinę. Nie, na północne wyżyny. Na północne wyżyny. Słuchajcie, te dwie lokacje, północne wyżyny i tereny łowieckie Loryka. To są dwie lokacje, ale one są jakby połączone w jedną. I jeżeli na jednej z tych lokacji wystąpi goblin, to już słuchajcie, nie musimy szukać na drugiej, bo na drugiej wtedy na pewno nie będzie goblina. Głównie sprawdzamy, słuchajcie, jeżeli chodzi o mapkę, głównie sprawdzamy krawędzie. Już tutaj na przykład tego środka nie sprawdzamy, z tego powodu, że już byśmy dostali dawno powiadomienie. Trzeba dodać, że ten dźwięk goblina to nie jest po prostu jego dźwięk, który on se wydaje tam co jakiś czas. To jest pierwszy dźwięk, który słyszymy, to jest powiadomienie gracza o tym, że goblin jest w pobliżu. Tak to działa, słuchajcie. Więcej nienawiści. Niektórzy na przykład sprawdzają dokładnie całą mapkę, bo myślą, że mogli gdzieś. Goblin akurat się nie odezwał w tym momencie, tak? A to nie tak działa. Okej, nigdzie tutaj nie ma pana goblina. Nie wiem, czemu chciałem skrzynkę otworzyć. I okej, sprawdźmy sobie ten środek, ale raczej tu nic nie będzie. Nie ma. Czyli na tej całej lokacji nie ma. Tam nawet nie ma co sprawdzać, słuchajcie. I teraz idziemy na pola niedoli. Tak, zobaczymy zresztą. Bo nie pamiętam, na której lokacji były. Znaczy, pola niedoli i tak są dobrą lokacją do farmienia, tylko że są trochę dużą. Tutaj goblin też często występuje, tylko że dużo jest szukania. A, nora sierwojadów. To nie, nory sierwojadów nie chcemy. Tu jest ta nora sierwojadów. Chodzi mi tutaj o lokację jaskinie Klan Księżyca, ale już chyba wiem, gdzie ona jest, mi się przypomniało. Te wszystkie okolice właśnie tych pól niedoli i tak dalej, to one strasznie, słuchajcie, strasznie mi się mylą. I Zrobić muszę mieć więcej jaskinie informacji. Klanu Księżyca tak samo mi się mylą z tymi jaskiniami jaskinie Kozłoludów, czy jak to tam, Kazrów, o. Też mi się te lokacje mylą, zresztą co nie dziwne, podejrzewam, że nie tylko mi. Okej, legenda nawet poleciała jakaś. Okej. Tutaj, o kurczę, zamknięta jest. Bo czasem tutaj można uciec, żeby się teleportować. Ale możemy to też zrobić tutaj. Jak widzimy, mniej więcej goblina nie było i słuchajcie, to jest tak chcemy to robić, bo jak będziemy szukać, jak będziemy szukać dokładnie każdy płat ziemi, to na nic się to nie zna. Owszem, możemy wtedy znaleźć goblina, ale takie bardziej z grubsza sprawdzanie tych lokacji jest bardziej efektywne. Jak widzicie, minęło 9 minut od kiedy filmuję. I nie wiem, w której minucie znalazłem pierwszego goblina. I po znalezieniu tego goblina można zresetować grę i powtórzyć całą ścieżkę. Ja najczęściej tak właśnie robię. Znajdę jednego, Więcej od nienawiści. razu powtarzam całą sekwencję. Dopóki nie znajdę drugiego i nie szukam dalej. I w tym momencie znajduję tych goblinów jak najwięcej. Ale tutaj, w tym filmie, tutaj chodzi o to, żebym wam pokazał mniej więcej te lokacje, gdzie on najczęściej występuje. Tam już nie będzie. Troszeczkę się zamulam, bo patrzę bardziej na mapę zamiast na. Okej, Klan Księżyca. I słuchajcie, Klan Księżyca to też jest taka lokacja dwupoziomowa. I jeżeli na pierwszym poziomie znajdziemy goblina, to na drugim już nie musimy szukać, bo na pewno go nie będzie wtedy.
Nie wiem czemu tą skrzynkę klikam z przyzwyczajenia, iż też chciałem legendę kliknąć, a to jest PST i mnie tu nie zależy naprawdę na szukaniu legend. Przy, na pewno nie dehaczem. Okej, okay, sprawdźmy jeszcze tu. Ślepy zaułek. Żeby te dwie kusze działały w nieskończoność, w sensie, że nieskończoność mogę używać od skoku, to przydaje się zemsta z zaciekłością, która regeneruje lepiej tą nienawiść. O proszę, mamy pana. O, to jest ten nowy, dawać go! O nie, panie, ty mi nie uciekniesz. Pięknie. Słuchajcie, pierwszy mój goblin i od razu dementuję plotki, że, nie, że tylko na sezonie można go znaleźć. Zobaczmy, co to nam wydropiło, ale... Kochani, przynosicie mi szczęście, naprawdę. Trzeba uważać, bo te przedmioty nowe, one są białe, tak więc łatwo je pominąć. Panna Medlen, nie wiem, nie chcę mi się tego czytać, sprawdźmy jak ona wygląda. Zwierzaki, takie coś. Została stworzona jako część spisku pełnego nienawiści, zemsty i mordu, ale jak na to wszystko, to całkiem sympatyczna z niej dziewczyna. Słuchajcie, te wszystkie pety mają bardzo, bardzo śmieszny opis. Są tam takie pety, z tego co widziałem, które... O, ciekawe co to za kusza, ale dobra, mniejsza z tym. No i to, słuchajcie, był ten road, bo to jest akurat koniec. Jak widzicie, minęło 12 minut, spotkałem dwa gobliny. I z czego jeden to był ten, którego szukałem. Jeżeli tą sekwencję będziecie w kółko powtarzać, to co chwila macie w zasadzie goblina i co chwila macie szansę na tego nowego goblina. I słuchajcie, dzięki wam wielkie, mam nadzieję, że wam się film podobał. Jeżeli wam pomogłem, zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam nie pomogłem, zostawcie łapkę w dół. Jeżeli wam się film nie podobał, jeżeli chcecie więcej takich filmów, kliknijcie przycisk subskrybuj, gdzieś tam powinien być na dole. Ja staram się prawie codziennie wrzucać film i są to w 90% filmy z Diablo, poradniki i nie wiem, to by było na tyle. Dzięki wam wielkie, pa pa!